Możliwe, że znów nadejdzie nam teleportacja w czasie, ale mocno w przeszłość. A przewodnikiem będzie... Będzie agent z 1984 roku. No dobra, no to jesteśmy. Okej. Okay. Kamiks, uważaj, pod budynek podjechała jakaś ciężarówka. No to co, wchodzimy? No, chyba tak, szefie. Co to miało być? Czemu tam był agent? No właśnie, czemu ja tam byłem i to w takim fajnym stroju? Coś się chyba spieprzyło z teleportacjami. Albo Quattroforte również potrafi się teleportować między czasami. Po co mieliby to robić? Może czegoś od nas chcą? Siedzą na... coś? No to świetnie, jeszcze oprócz misji z czasem mamy Quattroforte na plecach. Oj, coś czuję, że misja się nie uda. Potrzebny nam nowy plan. Pójść na skróty. Musimy pójść na skróty. Zamiast próbować wejść do tego budynku, dowiedzieć się po cichu, o co chodzi, musimy po prostu wejść tam z buta. Jak niby to zrobisz? Potrzebna nam styka w wojsku. Dokładnie. Trzeba się dowiedzieć po prostu, co tam jest od jakiegoś gościa, który o tym wszystkim wie. Możliwe, że ja będę miał coś takiego. Co dokładnie? Potrzebne mi będzie kupy Sean oraz trzech pomocników. Hedosy i Siwiala, idźcie z nim. My tu zostaniemy, będziemy pilnować radary. No dobra, no to chodźmy. Ależ to świetnie poszło. Mamy co trzeba. Pa, co znalazłam? Fajnie. Chętnie bym się z wami pozamieniał w innych, ale wiecie, że nie mogę. Przez bitki z liderem mój zmysł zmiany tak naprawdę nie istnieje. Czuję się, jakbym nie miał jakiejś części ciała. Wyluzuj. Właściwie, po co tak ciągle mamy się teleportować w przeszłość, jak potrzeba kasy? Mówiłem wam, ziemia długo się rozwijała, w przeszłości zabezpieczeń praktycznie nie było, a ludzie nas nie wiedzieli, więc wszystko jest na wierzchu. No i fajnie. Dobra, wracamy do naszych czasów. Teleportuję za 3, 2... Nie działa. Czemu to kurde nie działa? No słabo coś. Cześć, zajrzę od tyłu, może coś jest w samochodzie, nie tak. No wszystko powinno działać, powinno następnąć do naszych czasów. Dajcie mi czas, naprawię to. Okej, okay, to chodź, idziemy na miasto. Za godzinę bądźcie, będziemy zaczynać. Nie wierzę, jak to wszystko fajnie wygląda, te dźwięki, te akcenty mieszkańców. To tacy mili. Tak, jest to naprawdę świetne. Aż chciałbym się komuś powiedzieć o TV. Oni nie wiedzą, co to TV. No, zainteresowałeś kogoś tym słowem TV. Ale naprawdę, bardzo mi się to podoba. Wszystko jest takie inne niż u nas. Ta, szczególnie smród na dworze. Spokój, w tamtych czasach nie dbali o to, by dany samochód nie spalał tak i tak. To by nie było takie i takie i srakie i omakie. Niemniej jednak jest to słabo. Ale ma to swoje uroki. Kurczę, to by się zrobiło jakąś misję taką ogromną jak ostatnio. Nie agent? Czekajcie. Agentko od 555. Możesz przestać opowiadać rzeczy, jakie robiłem w przyszłości? Nawet cię nie znam. Mówmy na siebie per agent, dobrze? Mamy poważną misję. Co z tego, że jeszcze kilka dni temu chwaliłeś mnie za bycie świetnym dowódcą? Ale czekaj. Nie rozumiem. Mamy na ciebie mówić per agent, czyli agencie agent? No. Dobra, no jesteśmy. Ja wchodzę pierwszy, wysłaniajcie. Gość jest lekko chory, więc może dziwnie na nas zareagować. Więc nie wiem, jak twój stary mógł się z nim kolegować. Halo? Panie Raslo? My w sprawach biznesowych. Zostanę przy drzwiach. Czego nie ma? Jest, jest. A może jest na misji? Nie powinien. Ekipa? Co jest? O. Strzela. Panie Raslo, spokojnie, nie włamujemy się. Włam? Nie, my w sprawach biznesowych. Wejście. O, no to bardzo dobrze. Fajnie, Raslo, dzięki, że pomogłeś. Ej. Co chcecie? Wiemy, że za pieniądze możesz nam pomóc w pewnej sprawie wojskowej. Nie. No to co, wchodzimy do akcji? Nie, poczekajcie, za chwilę wróci. Ma czasem takie ataki. Po chwili będzie normalnie. Aha. Wiecie, to przez jego walkę tam na wojnie i tak dalej.
No to czekamy. Kurde, w tych strojach jest o wiele wygodniej. Nie wiem, jak oni, kurde, mogą chodzić w tych strojach, kurde, w tych latach 30. Dobra, musimy podkręcić trochę temperaturę. A nie zmniejszyć? No jak zmniejszyć? Wtedy to zamiast wylecieć na zewnątrz, fala rozwali cały środek maszyny. Kurde, chłopie. Dobra, i Itanix, weź trochę tutaj teraz strzel. Okej, okay, cornflake. 38 stopni. Trochę za dużo. No dobra, poczekamy, kiedy spadnie. W ogóle ten agent to taki dziwny był kiedyś w sumie, nie? No, taki cichy, nieśmiały. No, trochę nieśmiały. Dziwny był w porównaniu do teraz. Kurde, taki trochę dziwak był z niego. Ej, kim wy jesteście? Jesteśmy aliena. Dobra, to sobie wyjdźcie stąd, co? O nie, nie po to tu przyszliśmy. Okej, okay, no Namo, weź już uruchamiaj maszynę, nie się uruchamiaj. Przyszliśmy zobaczyć, co to za budynek. Wygląda bardzo podejrzanie w porównaniu do tych tutaj. Coś zrobiliście? No, nie za bardzo nas to interesuje. Może wiesz, po co przyszliście? Ty, pa, on nam się stawia. A no rzeczywiście. Gubiliście się, co? Jesteśmy The Crew, pochodzimy trochę z innych czasów. Pewnie już o tym wiecie, skoro tu jesteście. W sumie to nie wiem trochę co gadać. Namo, jak maszyna? Już odpalam, odpalam! Ło, oni strzelają. No dobra, no to mamy jakiś plan może, czy nie? Konflikt, coś masz? Nie, nie mam żadnego pomysłu. No trochę słabo się robi, co? Oni przeważają! Dajesz maszynę, jedziesz, dawaj! No! A jacy wy słabi. Nie macie z nami najmniejszych szans. Przegracie i tak, choćby nie wiem co. Da? No to patrzcie na to. No i dalej, no, bał się. Co to robiło? Quattro Forte w ogóle. Skąd to nic? Nieciekawie. Nie mogę nas wiedzieć. Musimy zniknąć. A misja? Namo, odsyłamy cię na emeryturę. Odpocznij se po tym wszystkim w pięknej przyszłości. Co? Byłeś świetnym agentem The Crew. Konflikt, teleportuj Namo, jak wyjdziemy do roku 2047. Co, czekaj, nie... Cześć! Żegnaj. Konflikt, teleport. No, Konflikt, teleportujesz? Przepraszam panowie, nie strzeli panowie tu strzałów może? Co? Strzałów? Nie, my tu tak po prostu sobie przyszliśmy. Skąd? Dobrze, dziękuję, do widzenia. Halo. Dobra, spieprzamy i tam nic. To już się nudne powoli robi. Jeszcze chwila. No sorry, on siedzi i wali w ścianę, no reagujmy. Hej, nie. Jako dyrektor Secret TC? Tak mówię. Dyrektor? No, trochę się podziało jak nas ścigaliście. No. No dobra, Ala, załączaj strój. O, nareszcie w tym stroju. Ej, bo on spieprza. No takie to strzelnie, to wam powiem całkiem fajne nawet. Oczywiście, fajny klimacik. Dobra, poczekajcie, zostawcie to mi. Mam pomysł. Co? Ćwiczyło się do roli dyrektora Agent, co? Kubany. Dobra, szukajcie jakichś jego kart przejścia, mundurów, czegokolwiek. Mam coś tutaj. Cornflake, porobisz ten kwitek pod nas? Za chwilę wygeneruję kartę z waszymi danymi. Będziemy się zakradać do placówki wojskowej? Czemu nie? Mnie też się ten pomysł podoba. Mi również. No to nie wyjdzie. Dlatego nie mamy ani bazy, ani niczego. Musieliśmy zniknąć tę bazę. Czyli na mąż do nas nie wróci, tak? Niestety nie. Jaki plan?
Zagadniemy się do placówki wojskowej. Mamy wszystko. Mundury, karty przejścia, bronie i tym podobne. Weźcie mówcie ciszej, ludzie nie słyszą. Tam znajdziemy ciekawe informacje oraz jakieś wejściówki do tego budynku, gdzie ma być baza. Zabijemy tych, co są źli i po sprawie, misja ukończona. A co robimy z Quattroforte? No, mam plan. To jest przyszłość.